Kurczę! Tak? Idziesz na cmentarz? No. A tak z pustymi rękoma? Masz tu trzymaj grzyba. Co chcesz w zamian? A to takie tam weź. Dziękuję panu. Mario, nawet nie wiesz, jak mi cię brakuje. Zawsze lubię grzyby. Nieważne, na imię wody. A mogę spytać, gdzie w ogóle świecie byłaś? Wiesz co, chyba za dużo pracujesz za mnie. Matko się dzieje, może poszedłbyś się lekować? Chyba ci mnie dbań. Madzia, gdzie jesteś? Co jest to? Czemu krzyczałaś? Ja? Kiedy? Nie, dajcie mi wódki, bo nie wytrzymam. Indiana, to naprawdę nie jest normalne. Powiedz mi wreszcie, o co chodzi. Dobra, powiem ci. Ale nie miej mnie za jakiegoś idiotę, czy jakiegoś świra. Od kilku dni wydaje mi się, że widzę umarłych. Oni za mną chodzą, mówią do mnie. Nie wiem, jak sobie z tym radzić. Ty chyba mnie nie rozumiesz. Wiedzieli. Cicho, stopnęliśmy się w czasie. Ale po co? Musisz zabić sam siebie. To jest jedyne wyjście, żebyś w przyszłości przeżył. Cześć, ja mam zabić sam siebie, tak, żeby przeżyć. Tam! No przecież ja go zaraz zabiję. No wiem, chodź!
Musisz powstrzymać siebie i zniszczyć pierścień! Kim ty jesteś? Przecież ty nie żyjesz! Musiałem zabić siebie, żeby ocalić ciebie! Jak to? Przybyłem z przeszłości, żeby zabić samego siebie i tym samym ocalić ciebie! Bo w innym razie, w przyszłości, powstałbyś z grobu i zabiłbyś mnie! Ale ty nie wiesz, że ja bym cię zabił w przeszłości, bo to było w drugiej części, a ty tego nie widziałeś jeszcze. Więc co ja ci w ogóle tłumaczę? No, mamy pierścień, nie? Co z nim? Zniszczmy go. Dobra.